Na podcast Wojewódzki Kędzierski zaprasza Bakaland. Coś do posłuchania, coś do pochrupania. Tańki perem rozmów w podcaście Wojewódzki Kędzierski jest zegarek Albert Riele. Dostępny w Apart. Wojewódzki Kędzierski. Jeden podcast, dwóch prowadzących i cztery wafle. Na wszystkie wciągające wątki zaprasza www. Fengszuję, feng Tutaj tak. Marcin już jest zachwycony tym, co y, trafiło mu się w studio. Ale zanim y, to nastąpi, zapytam y, Kuby, czy konsumujesz? Filmujesz. Y, Amerykanizujesz. Kamerujesz. Y, y, Make-upujesz. Nie zatrzymujesz. U, a ty, Marcin, jak podróżujesz, to co y, przekonsujesz? To ja fleksuję, wiesz, fleksuję się tym, że byłem w Ameryce i przywiozłem stamtąd mnóstwo wspaniałych opowieści, które nasi widzowie zobaczą już w najbliższą niedzielę o 11.40. Czyli lajfujesz. Lajfuję, tak. Y próbowałem znaleźć jakąś fajną, nową, nieodkrytą definicję Stanów Zjednoczonych, bo fajnie jakbyśmy od tego zaczęli. I parę tygodni temu Robert Deniro w jakimś wywiadzie powiedział USA to kraj nadwagi i lekomanii. Zgadzisz, zgodzisz się z taką diagnozą po Twoich ostatnich podróżach? Myślę, że Robert Denira nie odkrył niczego nowego, bo to, że Amerykanie walczą z nadwagą, a o mas e, nomen, nomen powiedziałem dużo trudnych słów, których nie rozumiem, ale państwo są mądrzejsi ode mnie, więc na pewno odczytali intencje. No to jest problem e, wieloletni, natomiast e, ten drugi, czyli kraj narkomanów, e, zaczął być e, dostrzegalny coraz mocniej w ostatnich latach, e, bo w dowolnym mieście właściwie teraz amerykańskim, gdziekolwiek byś nie był, nie mówię tylko o Kalifornii, Los Angeles czy o San Francisco, gdzie takie obrazki były widoczne e, o, od lat, to nawet yy, nie wiem, w Denver w Colorado widać ludzi zombie, naczpanych fentanylem, którzy błąkają się bez celu i w ogóle bez świadomości, że istnieją. Próbowałem do takich ludzi zagadywać, podchodzić, zadawać Hi, pytania. W... Tak, I'm Martin from Poland, do you know. <laughs> <laughs> yes, this to well man. Yes, is very nice. Ale wiesz no co? Nic. ja często bywam w takiej miejscowości Moab, bo tam jeżdżę na offroad, to jest Stan Jutern, Byłem. Tak, pomiędzy Salt Lake City, Denver i, i Las Vegas. I tam Hmm. Odkryłem już wiele lat temu i ona się nie zmienia. Jestem ciekaw Twoich doświadczeń. Taką Amerykę zamkniętą, ksenofobiczną, nieufną, skłonną do bójki. E, taką powiedziałbym Amerykę z filmu Easy Rider. Otarłeś hmm. ty się w swoich podróżach tak serio o taką Amerykę teraz? Hmm, ocierałem się parokrotnie, bo yy, tabliczka z napisem no trespassing, co po naszemu oznacza... Raczej tutaj raczej nie, tu nie. nie jesteś mile widziany, tak. tak. E, no dla nas przyzwyczajonych do innego trochę pojęcia wolności przemieszczania się, jak jest tabliczka nie deptać trawnika, to wiadomo, że traktowana jest dość umownie. To tam, to jest, yy, tam to jest wręcz religia. Prywatna własność jest traktowana bardzo poważnie, więc jak przekroczysz granicę, nawet o kilka kroków możesz się spotkać z człowiekiem, który mierzy do ciebie z broni. I takie sytuacje też mieliśmy. Zresztą we wspomnianym przez ciebie Moab, byliśmy podczas jednego dnia trzykrotnie zatrzymywani przez policję pod różnymi pretekstami, a na koniec dnia okazało się, że te zatrzymania wzięły się stąd, że byliśmy nowi w mieście. Mimo, że to jest miasteczko turystyczne, jak pewnie wiesz, tam sporo nowych ludzi się pojawia, to trzech. Dziwnych facetów, którzy kręcą się z kamerami, odkrytym samochodem, którzy wjeżdżają kilkukrotnie w to samo miejsce, na tyle zaniepokoją lokalnych mieszkańców, że postanowili poinformować władzę w postaci policji, żeby nas wylegitymować. Bo to już czwarty sezon, yy, tak. sezon z programu. I ja, ja, o, też, o dziwo, ja też jeżdżę za granicę i yy, byłem w tych stanach na przełomie lat od pięciu yy, do teraz co roku praktycznie. Czy ty nie masz wrażenia, że ten kraj. Się po prostu, ymm, może stacza. nie uwstecznia, ale naprawdę stacza, i mm. po tych ludziach, o których mówiłeś, widocznych na ulicach miejsc, gdzie do tej pory ich nie było, mm. to rzeczywiście widać ten progres tego. tego no, regres. Regres albo progres upadku. Progres egresu. Ja, ja, ja pamiętam taki film, nie wiem, chyba sprzed 15 lat, może widzieliście, może nie, jak nie to polecam, Idiocracy. Film, e, który kiedyś był głupią komedią, przynajmniej z taką intencją został nakręcony. Opowieść jest mniej, mniej więcej o tym, że po iluś latach hibernacji budzi się do życia człowiek, który został zamrożony jako zupełny przeciętniak, taki typowy Smith albo typowy Kowalski. I nagle w świecie po kilkunastu latach, kiedy go odmrażają, okazuje się, że ten przeciętniak jest najmądrzejszy, najbardziej inteligentny, mm -hmm. najbardziej błyskotliwy ze wszystkich i ostatecznie zostaje prezydentem prezydentem tego kraju. No jak teraz popatrzysz na historię, która wydarzyła się w Stanach w ostatnich latach, to właściwie jeden do jednego ten film stał się proroczy. No prezydentem został człowiek, który jest e, mizoginem oszustem, przestępcą, jest gościem, który nigdy w cywilizowanym, wydawałoby się kraju, nie powinien dostąpić takiej, takiej funkcji, a jednak. No ale też wyznaczył trendy międzynarodowe raczej. Nie? Jeśli chodzi o fryzjerstwo, to jeżeli, na pewno. Nie, tak. ale jeżeli, no wiesz, no jakby, że polityka też zaczęła wpuszczać takie, takie osoby na salony. I, one odnoszą I to jest sukcesy. opowieść nie tylko o upadku Ameryki, ale moim zdaniem w ogóle o upadku zachodniej cywilizacji, która dręczona e, różnymi populistycznymi tęsknotami, tak naprawdę en bloc osuwa się w, w ciemność. Ale wiesz, co? Parę dni temu Instytut Galupa zrobił badania, pytał przeciętnych Amerykanów, dosłownie parę dni temu, czego się najbardziej boją. Boją się migracji. Boją się inflacji, boją się ubóstwa, bo, boją się głodu i bezdomności. To aż trudno uwierzyć, że to są badania z USA. Potem jest polityka zagraniczna opieka medyczna. Czy też widzicie za tymi badaniami uśmiechniętą twarz Trumpa? Ja widzę, e, ja widzę za tymi badaniami e, zdanie, które wypowiedział pastor e, Troy Vaughan, człowiek, który zajmuje się bezdomnymi na Skidrow w Los Angeles. Taka dzielnica, gdzie właściwie setki ludzi. Y, ludzi z zombie mieszkają w jakichś straszliwych warunkach. To nawet nie są namioty, to są kartony, to są jakieś. Ale to rośnie z gdzieś, roku na rok. Tak, przykrywają. Takim Pytałem tego y, dżentelmena, mówił o, o panu pastorze, y, jak to się dzieje, że tyle osób ląduje na ulicy. On mówi w Ameryce: od bezdomności dzielą się dwie niespłacone raty kredytu. Y, więc nie dziwne, że Amerykanie boją się y, takiego personalnego upadku, stoczenia się i większość z nich, e, tych, którzy chcą temu zapobiec, pracuje ponad siły. Bardzo wielu Amerykanów, których spotkałem, pracuje na dwóch albo trzech etatach. No zupełnie jak my, ale oni robią to z trochę innego powodu. 70% młodych Amerykanów nie stać na własne mieszkanie, ponad 30 milionów nie ma ubezpieczenia zdrowotnego. I teraz pytanie: bo ja widziałem trzy pierwsze odcinki, dzięki uprzejmości naszej stacji. Czy ludzie, których wybrałeś, są dobrą osią fabularną, żeby dzisiaj opowiadać USA? Czy wybrałeś kogoś, kto będzie łączył ciekawe rzeczy, zabawne z dziwnymi? No bo pierwszy odcinek, no to Kreizol, amerykański Kreizol, ewidentnie. Tylko milioner. Tak, Brian Johnson, czyli człowiek, który za prawie miliard dolarów sprzedał swoją technologiczną firmę i te pieniądze wydaje teraz, żeby znaleźć sekret wiecznego życia. On wprost mówił o tym, że śmierć może być opcjonalna, że nie musisz umierać, jeśli nie chcesz, tylko musimy znaleźć taką formułę postępowania, żeby, żeby do tego momentu dojść i on twierdzi, mm -hmm. że tę formułę odnajdzie. Wedle jego własnych szacunków pompuje jakieś 25 milionów dolarów, czyli w jego skali jego majątku niewiele, co roku, żeby opłacać najlepszych naukowców, którzy na nim wykonują różnego rodzaju eksperymenty mm -hmm. i okazuje się, że ma pewne sukcesy, bo mając 47 lat ma biologię 20 dwudziestoparolatka. Ale to rzeczywiście. Patrzę na kubę znacząco, bo to, on odkrył to dawno temu. Ale, ja to pamiętam to kiedyś rozmowę z Titusem Zasie Drinkers, który w wieku 30 <laughs> lat miał biologię 70 <laughs> lat. Więc my potrafimy robić to w drugą <laughs> stronę. Ale ja to na ogląda, Oglądałem ten odcinek i zaczą, zacząłem się zastanawiać, czy ty wyczułeś tam jakiś pierwiastek z kamu. Że to jest taka derpieński albo Janoszek, po prostu odmładzania? Chyba nie, bo dość dużo ludzi mogło go już do dawno zweryfikować. I gdyby to był skam, to, to myślę, że ktoś by już to dawno odkrył. Natomiast jeśli mówimy o, o jakimś drugim dnie w tej postaci, no to on podczas naszego spotkania deklarował jeszcze, że robi to Pro bono, że jest takim mhm. prometeuszem, który ludziom daje, daje ogień w postaci tych narzędzi odmładzania się. A dziś już wiemy, że sprzedaje za duże pecie, pieniądze, pecie, pieniądze. E, te e, odkrycia, Wizjo. tak. E Różnym e, celebrytom między innymi. Podobno brat Pitu niego w domu o. bywał regularnie. To, Ale to też to, wiele wytłumaczyło. Czy ty nie miałeś poczucia takiego, że będąc w tym domu, masz tego faceta, że to jest okrok od Davida Koresha czy Jima Jonesa, że zaraz on założy swój własny kościół i też to z pienięży? To jest bardzo ciekawa obserwacja, bo e, jedną z osi symetrii, o którą pytałeś Doboru bohaterów mm -hmm. jest próba znalezienia jakiegoś wspólnego mianownika pomiędzy bardzo różnymi postaciami. Czy to jest po prostu obraz? Ameryki, czy to jest Marcina Prokopa, trochę takie krzywe zwierciadło Ameryki? Ameryka w tym przypadku jest tłem. To mógłby, być, to mógłby być dowolny kraj na świecie. Amerykę wybrałem dlatego, że po pierwsze najlepiej mówię w tym języku i mogłem się z tymi ludźmi dogadać. A drugi powód był taki, że w Ameryce bardzo łatwo skrajne postawy o ludzi różnych etnicznie, jeśli chodzi o zasoby, o pomysł na życie. No, kraj, który definiuje się przez indywidualną wolność w związku z tym łatwo było te postaci zestawić ze sobą i wspólny mianownik tych wszystkich opowieści jest taki, że każdy z nich uszczęśliwia się w jakiejś zbiorowości. I ten gość o którym rozmawiamy, czyli Brian Johnson, w pewnym sensie buduje swój własny kościół, bo za nim po domu chodzi grono y, akolitów, którzy spijają y, z jego ust wszelkie mądrości, ale też spijają jego szejki proteinowe, które im robi. No, można powiedzieć, że budują jego zaplecze. No, ale ale w tam... praw między nami mówiąc, on wygląda jak zombie. Nie wygląda dobrze, to prawda. My Jeśli tu Polsce... tak ma wyglądać zdrowy człowiek, wolę swój wygląd tak, i swoje badania. On jest blady jak ściana. I ma źle pofarbowane włosy. On tak? czy ja? Nie, on. Ty dobrze. Ale wiesz, Ja sobie dobrze farbuję. Najbardziej, no, bo nie, nie, nie chcę tutaj spoilerować to, co tak. państwo będą oglądać w najbliższych tygodniach, e, ale e, najbardziej creepy momentem tego e, odcinka jest ta relacja z, między e, jego ojcem a jego synem. Tak. I wzajemne tak, przytaczanie sobie krwi. I to jest, to jest, to tak już zapaliła mi się czerwona lampka, że nie chciałbym statą sobie przytaczać czegokolwiek. To jest też y, wątek, który ja odczytałem jako y, specyficzny sposób okazywania sobie uczuć, bo ci ludzie ewidentnie nie mieli szansy, mówię o synu, ojcu i, i, i dziadku w tym przypadku, nie mieli szansy zbudować jakiejś dobrej relacji między sobą ewidentnie. I teraz po latach, zamiast powiedzieć sobie kocham cię, dać sobie czekoladki, rajstopy, goździki, cokolwiek, dają sobie miłość w postaci krwi. Ale wiesz co, to jest takie jakieś, takie bym powiedział komediowo-faustowskie ta ich walka z, z, z tą, z upływaniem mm. czasu, czy ze śmiertelnością, bo to, ja, ja ten odcinek oglądałem i w pewnym momencie miałem wrażenie, że ty masz kłopot z utrzymaniem powagi. Ym, miałem kłopot z utrzymaniem powagi, kiedy widziałem sadystyczny błysk wokół mojego bohatera, który podłączał mnie do jednej ze swoich maszyn rażących mnie prądem i im bardziej rozkręcał tę gałkę, tak. jak w pewnym Doktor Jeksu, doświadczeniu, prostu, tak, no. Im bardziej mnie bolało, im bardziej mi twardniały, że tak powiem, sutki od przepływu prądu. Tak, a tak dokładnie nie oglądałem. Ja ci teraz opisuję, co czułem. Tym bardziej widać było, że go to ekscytuje, więc czułem się jak trochę jak, jak, jak w Zielonej Mili Ale z żeby, po drugiej Ale żeby strony. zarekomendować tak szerzej, bo twój nowy program wreszcie na głównej antenie, czyli masowo, w soboty w niedzielę. W niedzielę, przepraszam. 11.40. Czego nie wiemy ciągle o Stanach, a czego się dowiemy dzięki wszystkim stanom Prokopa? Czy my ciągle idealizujemy ten kraj? Jaka jest Twoja optyka? Mm, I znowu trochę spiwotuję twoje pytanie, bo Co to zrobisz? spiwotuję. Okay. Czyli ty zadasz pytania i odpowiem mm. na inne. Politycy mm -hmm. często tak robią, jak nie chcą się zmierzyć z jakąś kwestią. Więc widzę tutaj duże wpływy marszałka. Tak. <laughs> Bardzo dziękuję Panie redaktorze za to pytanie. Pan pozwoli jednakowo, że odpowiem <laughs> troszeczkę <laughs> inaczej. To nie jest do końca program o Ameryce, to jest program o ludziach, którzy szukają jakiegoś pomysłu na szczęście w życiu. I dowiemy się tego, co mogę wam zaspoilerować, mm -hmm. że niezależnie od tego, jakim frikiem jesteś, czym się zajmujesz, gdzie cię los poniósł, albo czy, czy nie wiem, jesteś górnikiem złota w Kolorado, czy byłym katem w więzieniu w Teksasie, bo z takim czekiem też się spotkałem, to wspólny mianownik jest jeden, nie możesz osiągnąć poczucia szczęścia. E, będąc wolnym elektronem, to zawsze musi być realizacja w jakiejś społeczności. E, I to było dla mnie szczególne. Ale co Ameryka sprzyja rozwojowi takich hmm. jednostek? Raczej no. społeczności. Oni mają chyba dwa miliony ludzi w więzieniach. To jest społeczność. Byłeś w więzieniu? Byłem. A, A ty? Ale nie, czy byłeś z kamerą A. w więzieniu? Eee. Ja będę, ale bez kamery. Eee, dobra, ale powiedz mi, bo to też jest ciekawe, że tam się spotykasz z Magdą Wosińską, z tak. fotografką, spotykasz się z panem, który pracuje w NASA, z naszymi rodakami. Tak. Czy jakie jest spojrzenie na Polaków w USA? No bo mhm. jak ja tak patrzę, to oczywiście stereotypowo pojawia mi się Greenpoint, Jackowo i tak dalej. Czy my teraz jesteśmy mhm. w tej hierarchii tych przybyszy, dość wysoko? Myślę, że tak, bo jak pojechałem do siedziby firmy OpenAI, słynnej z tego, że wywróciła nam stolik z grą jakieś <laughs> półtora roku temu, okazało się, że dzięki nim sztuczna inteligencja trafiła pod strzechy i wszyscy teraz mogą pisać wypracowania, nie znając pana Tadeusza, to główni inżynierowie w tej firmie, czyli mówiąc krótko, ludzie, którzy stworzyli ten algorytm, to są Polacy. I gadałem z jakimś Jakubem Pachockim, który jest prawą ręką Sam Altmana, e, szefa OpenAI, który y, w żaden sposób nie dał mi do zrozumienia, że jego polskość w czymkolwiek przeszkadza. To nie jest tak, że y, tak jak w Hollywood gramy tylko sz, ruskich szpiegów, jak jesteśmy aktorami z Polski. No. Tam nikt nie zwraca uwagi na narodowość, mówię o Dolinie Krzemowej, mhm. zwracają uwagę na to, jakie masz umiejętności, z czym mhm. przychodzisz, jak możesz kontrybuować do, do wspólnego sukcesu. Więc taki mit Polaka, o którym się opowiada żarty za jego plecami, polish jokes, to już dawno to jest aktualny. Ostatnie pytanie. Jak... jak to przecież dopiero co A Ostatnie pytanie. Przed... A. Terwą. I będziesz Terwa mógł będzie? sobie spróbować. Musimy orzeszka. zmienić nalewki. Dobra. Czy to nie jest tak, że jak przylatujesz tutaj, właśnie z Ameryki, to nagle doceniasz ten kraj, jakim jest Polska, że tu jest czysto, że metrem możesz się przejechać, że jest fajnie. Kiedy jeździłeś metrem ostatnio? Dwa tygodnie temu. Ale bardzo krótki odcinek. Samochód się zepsuł, To głupia jest, no. sprawa. Rozumiem. E... Ja mogę odpowiedzieć z ręką na sercu: nigdy nie byłem w warszawskim metrze, i, i dlatego Marysza kocham Pana. to miasto. Nie, bo będę miał co robić na starość. Wtedy już będą może trzy nitki nawet. Albo i Ale... cztery. Ty, ty pytałeś Ale mnie jest, o to, co że, ja czuję, że nagle, tak? nagle jakby. Jak się kiedyś jeździło do Berlina i to wracało, była różnica. to była tak? różnica. A teraz nie? jest teraz... różnica in plus. Oczywiście. No Jest w ogóle Warszawa w porównaniu to z całym miastem. Nie lubię też takiego. Ani nadmiernego, nieuprawnionego zachwytu nad Polską, ani też takiego biczowania się, że jesteśmy jakimiś pariasami Europy, bo żadna z tych wersji nie jest prawidłowa, ani prawdziwa w mojej ocenie. To jednak pewne rzeczy obiektywnie, zdecydowanie u nas wypadają na korzyść. No to, że możesz chodzić wieczorem po ulicy i jest duże prawdopodobieństwo, że nic ci się nie stanie, nikt ci nie okradnie, nikt ci nie da w pysk w Warszawie. Chociaż e... ostatnio ulica Żurawia udowodniła, że. Tak różnie z tym bywa. prawda, no ale to powiedzmy, że jest, że jest jakiś y, y, dramatyczny epizod, który nie jest regułą, a w y, stanach w miejscach takich jak San Francisco, no regułą jest to, że raczej dostaniesz w z czego zresztą. Staliśmy się ofiarami, co prawda nie zostaliśmy pobici, ale zostaliśmy okradzeni i to w biały dzień, w ciągu 15 sekund zawinęli nam sprzęt z samochodu o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych e, w sposób, którego byś się nigdy nie spodziewał. No, bo właściwie patrzysz na swoje auto, podchodzi gość, zabiera ci rzeczy, ty próbujesz go gonić, a on ci pokazuje, żeby nie, bo ma tutaj coś w zapasuchą, więc lepiej, lepiej nie fikaj. No to nie fikamy naszym, e, naszym gościem, nasz narodowy przewodnik po Stanach Krzysztof Zjednoczonych. Ibisz. Krzysztof Ibisz, wracamy <laughs> za 3 minuty. Jedźcie Alright. Na rozmowy, od których ciężko się oderwać, zaprasza Bakaland. Jest co dobre. Najlepsze rozmowy zapraszam marka numer jeden na świecie w produkcji AGD. Haier. Marcin Prokop, naszym gościem w naszym wspaniałym podcaście Wojewódzki Kędzierski. Jak tak sobie próbowałem policzyć, to dzisiaj Twoja córka ma 18 lat. Tak. Znaczy nie Dzie dzisiaj, za niedługo. Tak. Czy jest jakaś płyta, której słuchacie razem? Płyta, której słuchamy razem? Bardzo Muzyka, dużo. No. Bardzo dużo płyt, bo ja jestem DJ-em w naszym domu mm -hmm. i w samochodzie, w związku z tym no, nie ma wyjścia. Musimy słuchać tych płyt razem. Ja z obopólną satysfakcją. satysfakcją. Nie tak, że jej ty każesz słuchać Judas mm. Priest czy Radiohead. Mm -hmm. Więc co ostatnio słuchaliśmy? Płyty Tomka Makowieckiego. Najnowszej. Ona nie znała, tak. Mm -hmm. e Powiedział mi, e co zresztą jest prawdą, że to nasza rodzina, bo. Siostra Tomka Makowieckiego jest żoną mojego kuzyna, więc w pewnym mm. sensie możemy przyjąć, że Tomek jest też gdzieś moim krewnym. Czyli załatwiamy nepotyzm. Tak. E, dlatego będę dobrze mówił o jego płycie, bo jest naprawdę znakomita. I tej płyty słuchaliśmy razem. I fajnie, że moje dziecko odkrywa dźwięki e, takie nieoczywiste, bo to nie jest najłatwiejsza rzecz w odbiorze, mm. jednak ta jego mm. nowa płyta. Mm. Bo kiedyś mi opowiadał Szymek Majewski, że jak jego jeździł ze swoimi dziećmi do szkoły albo. Żeby je odebrać To one prosiły, żeby zaparkował dwie ulice dalej Bo posiadanie ojca w telewizji To jest mm -hmm. podobno cringe Czy u ciebie też coś takiego występuje? Czy, czy nie? Mm -hmm. um, czy znaczy w waszej familii Moje dziecko jest y, bardzo odległe od świata mediów znaczy nie jest to świat, który ją jakkolwiek interesuje Ekscytuje, próby zaproszenie jej chociażby, żeby wpadła, nie wiem, na widownię Mam Talent mhm. i oklaskiwała moje, moje żarty jako jedna tam z tych trzech osób, które, które je zrozumieją, e, no nie, nie, nie przyniosły skutku. Mhm. Wydaje mi się, że to jest taki przykład osoby, która buduje się trochę w opozycji do swoich rodziców. E, są przykłady ludzi, którzy poszli śladami swoich starych, tak jak, nie wiem, Maciek Sztur i, i w niektórych kwestiach ich przerośli. W moim przypadku chyba, chyba nie będę miał e, sukcesorki w mediach, i chyba też dlatego. A tak próbuję wyczuć, tak. Czy w tym jest jakieś rozczarowanie? Nie, poczucie nie. Poczucie ulgi my, 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 z mojej strony, no, że ona nie będzie chciała wejść w świat, który jest światem mm. egocentrycznym, bardzo narcystycznym. Myślę, że jest światem, który przede wszystkim pozbawia cię e, prywatności. Nawet mm. jeśli tę prywatność e, próbujesz zachować, ochronić, no, każdy z Was e, na swój sposób to, to robi, ja również. To jednak on włazi w butami, z butami w twoje życie i jest światem nieustającej oceny. A presja oceny dzisiaj e, dochodzi do nas z wielu różnych miejsc, od mediów społecznościowych, od bycia ciągle osobą publiczną. Nie mówię tylko o, o ludziach pracujących w mediach. Dzisiaj każdy jest osobą publiczną w jakimś sensie. Dzisiaj nie zrobisz biznesu, kiedy nie masz 4,5 gwiazdki minimum na, na Google w ocenach, bo nikt nie przyjdzie do twojej restauracji. Więc jeśli można z tej, z tego, z tej rzeczywistości włączyć jeden wektor takiej presji oceny, to uważam, że to jest dobre dla głowy. A, a ty się kontaktujesz z jej rówieśnikami? Bo jestem ciekaw, czy one oni ich na Twój widok, czy, 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 czy proszą o pozdrowienie Ankleosi? Ja myślę, że, że jestem takim ojcem, y, który nie próbuje być fajny na siłę. To znaczy. O, to super. Y, wiem, kiedy należy się wycofać na z góry upatrzone pozycje. Czy nie brylujesz na prywatkach? Nie nie, 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 jestem tym, wiesz, który przychodzi i mówi, hej, a teraz opowiem wam coś niesamowitego. Pokażę wam sztuczkę, mam mokrą pachę, ale to nie przeszkadza. Chodźcie, zatańczymy <laughs> razem. Mm -hmm. Wiem, że każdy, każdy młody człowiek potrzebuje mieć swój własny, zamknięty dla, dla dorosłych świat, zwłaszcza dla rodziców, więc to szanuję. Natomiast, jako że moje dziecko jest jedynaczką, to jej najbliżsi znajomi, e, poza jakimiś pojedynczymi przypadkami, to są jednak ludzie starsi od niej, czyli bardziej moi znajomi. No bo jako jedynaczka wychowywała mhm. się, wychowuje się w środowisku bardziej swoich rodziców niż, niż uwieśników. Więc, e, nie wiem, najlepszym kumplem mojej córki jest Radek Kotarski na przykład. Mhm. No To dobry kumpel, przynajmniej tak. dziewczyna będzie miała, nie będzie miała kłopotów z księgowością Tak, poza tym żona ma, więc mm. Krzywdy nie zrobi Powiedziałeś, że słuchasz muzyki yy, Czy ty się yy, ogry... Czy ty, ta muzyka cię Współczesna nie męczy? Bo ja zauważyłem, że mu taki mm -hmm. objaw Że już nie jestem w stanie, może też przez nadmiar tej muzyki Nie jestem w stanie wchłaniać Jasne. nowych informacji yy, Zapisanych nutami Mówić trochę jak Wiesław Weiss albo Wiesław Frójkowski, ludzie, którzy w <noise> tym roku pisali, że rok skończył się na jurajach Hippie i na Deep nie, Purple. Ale mówię, nie, nie o akurat o przy... dla tych dwóch na Cepelina. <noise> to wiem na <noise> pewno. O przyswajaniu <noise> muzyki, bo, bo jakby kiedyś. To, te, 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 epoki, tak? te epoki, Po pierwsze nadmiarze, ale kiedyś te epoki były dłuższe. Mhm. A teraz ta muzyka z roku na rok, zwłaszcza mówię tutaj o polskim hip hopie, tak ewoluuje, że to są zupełnie dwa różne style. Mi się wydaje, że muzyka może się mylę, e, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że muzyka przestała mieć takie znaczenie kulturotwórcze, jak jeszcze, nie wiem, za czasów naszej młodości. Czyli co, nie kupujemy płyt, tylko klikamy. Play nie, znaczy przestała moim zdaniem wyrażać jakieś emocje pokoleniowe przestała być narzędziem buntu, przestała być narzędziem w ogóle wyrażania siebie. Stała się takim commodity, taką wodą w kranie, którą puszczasz, jak chcesz, żeby coś ci tam kląskało w tle. Ale z drugiej strony, jak czasami chodzę na koncerty różnych niszowych artystów, mnie się wydaje, że niszowych i wydaje się, że tam będzie pięć osób, to nagle gdzieś tam z ziemi wyłażą te hordy też dzieciaków, paronastoletnich, które znają teksty, śpiewają pod sceną, więc jest jakiś potencjał, tylko nie wiem jak on jest duży, wydaje mi się, że dużo mniejszy niż za naszych czasów. Ale wracając trochę do, do frika amerykańskiego, o którym mówiliśmy parę minut temu, obaj, Marcin, no Piotr też, ale my szczególnie, mamy świadomość, że pod wieloma, w, w, że pod wieloma wizerunkami wielu znanych osób kryje się taki prawdziwy gruz. I etyczny, i moralny. I ja mam coraz większy problem, żeby grać w tę grę. Mm. Nie wiem, czy wiesz, o czym mówię. Zaraz mi powiesz. Że gdyby, na przykład, Księg Stanowski zrobił dzisiaj film o Magdzie Gessler, taki sam jak o Natalii Janoszek, to świat mógłby się na chwilę zatrzymać. I teraz się zastanawiam, czy ciebie takie rzeczy męczą, czy nie? Mm. Że masz świadomość, że pracujemy w szerokim gronie ludzi, którzy czasami gdzieś z tyłu w piwnicy naprawdę mają dużą ilość trupów w szafie. Albo w beczkach. Albo w beczkach, tak. Mm, nie sądzę, żeby to była jakaś charakterystyka Wyłącznie naszego biznesu Jakbyś poszedł do dowolnej korporacji, która produkuje Nie wiem, lodówki albo orzeszki Tak, ale my nie jesteśmy w tych korporacjach Jesteśmy w mediach I jestem ciekaw, czy, czy ty jeszcze grasz w taką grę Pod tytułem Nie martwi mnie i nie drażnik Z kim występuje na antenie mm -hmm. czy, czy to jest jakaś moja obsesja ja się tak bardzo nie przywiązałem chyba do, mentalnie do, do obecności w showbiznesie. Ja tu pracuję, wykonuję swoją rolę, mam swój fan z tego, co robię, natomiast nie przesadnie du dużo poświęcam uwagi analizowaniu tego, nie koleguję się ze, ze zbyt dużą ilością ludzi z tego biznesu, nie interesują mnie ich losy. Często dowiaduję się jako ostatnie różnych rzeczach, które tam się gdzieś komuś przydarzyły, że nie wiem, Janusz Palikot tam wyautował, Magdę Gester, która coś tam zrobiła w restauracji. I powiem szczerze, Mało mnie to obchodzi. Mm -hmm. Wiesz, to jakby nie jest, nie jest do końca mój świat. Nie, bo całkiem niedawno bardzo ciekawie, ładnie, ale w bardzo mrocznym tle powiedziałeś o Robercie Stottingerze, nie jest tak zjebany, jak inni ludzie z tej branży. I teraz jestem ciekaw, o jakim zjebaniu mówisz? Po pierwsze, o y, leczeniu swoich zaburzeń y, psychicznych za pomocą dopaminowych strzałów, które daje Ci obecność w mediach. Mm -hmm. Jest w tej branży wiele osób narcystycznych, wiele osób mm -hmm. niedokochanych, wiele osób gdzieś tam pokrzywionych, y, które powinny pójść na terapię. Być może na nią chodzą, ale. A może ta forma, y, właśnie y, ich zawodowej aktywności jest terapią? To właśnie do tego zmierzam, mm -hmm. że, że dla mnie ten biznes jest y, no, jakąś zabawą i przy okazji sposobem na życie. Na zarabianie pieniędzy, na, na realizowanie jakichś tam swoich e, pomysłów. Ja nie czuję, żebym się terapeutyzował przez to, co robię, mm. e, żebym jakieś swoje deficyty zaleczał. Co najwyżej mogę się bardziej pochorować, bo, e, bo ten biznes też e, no niesie ze sobą pewnego wirusa, którym się możesz za, za, zakazić. Natomiast dla wielu osób to jest sposób na to, żeby. Mm, żeby budować siebie ilością lajków, oklasków, y, widoczności, ekspozycji, którą otrzymują w tym biznesie. Mówiąc krótko, to jest łatwy sposób na to, żeby, żeby się fałszywie zbudować jako ktoś wyjątkowy. I sąsiedztwo takich ludzi y, nie dotyczycie, nie, nie draży? Pytasz mnie na przykład o to, czy, nie wiem, poprowadziłbym program? Nie, z nie, to może pójdę szerzej, bo jestem ciekaw, jesteś facetem, tak jak ja, bardzo długo w, w tym świecie. Piotruś naturalnie, chociażby z racji swojej biografii, yy, czy daty urodzin jest krócej. Czy ludzie z TVP, ludzie tak zwanej rozrywki, powinni tam zostać, bo byli neutralni, czy powinni być oceniani hmm. za bierność i współudział? Czyli mówiąc wprost, czy byli... Pasywnymi klakierami, czy byli ofiarami brutalnej historii? Nie wiem, ludzie typu Norbi, Tomek Kamel, Kasia mm. Cichopek. Mam poczucie, że ten temat mocno cię angażuje, bo wielokrotnie go gdzieś tak, na Tak, bo jestem pisałeś, ciekaw. Tak. Bo ja mam taki moralny dylemat, że dla mnie to byli e, ludzie, którzy autoryzowali brutalną władzę, która także mnie osobiście Jasne. atakowała, dlatego mam e, m, tak charakterystyczny i zauważalny e, pogląd na ten temat. To ja odpowiem. Inaczej. Mhm. E, znowu troszeczkę spiwotuję Twoje pytanie. Byle byśmy się trzymali w, w ramach <laughs> przynajmniej tak. minimalnej odpowiedzi na to, co e, powiesz. Odpowiedź brzmi tak. Nie bez przyczyny odszedłem z telewizji polskiej mhm. e, około 20 lat temu, mimo że miałem tam bardzo dobrze, e, prowadziłem parę programów, wszystko było ok. Natomiast świadomość tego, że za chwilę być może będę musiał sobą legitymizować. Jakąś opcję polityczną, zwłaszcza taką, która ewentualnie może nie być po mojej myśli światopoglądowej. To była myśl, która mnie dręczyła i, i która mi nie dawała trochę spać. W związku z tym. Podjąłem decyzję, że stamtąd znikam. Nie dlatego, że ktoś mnie wyrzucił, nie dlatego, że czegoś mi tam brakowało, tylko dlatego, żeby nie stać się twarzą żadnej władzy. Bo dość szybko zorientowałem się, jak ta gra się tam toczy. I niezależnie od tego, jaka opcja rządzi, to zawsze wykorzystuję telewizję publiczną jako narzędzie i nie ma co mieć złudzeń, że tym razem będzie inaczej. Więc gdybyś mnie teraz zapytał, Mm, czy wróciłbym do telewizji publicznej, gdybym dostał dobrą ofertę? Nie. Właśnie mm -hmm. z tego powodu. A myślisz, że gdybyś był fanem Konfederacji i dawał temu wyraz, to miałbyś tak luźną i wysoką pozycję w TVN Discovery? <noise> Ale nie jestem fanem Konfederacji. Ale pospekulujmy. Gdybym był? No. E, czyli za twoim pytaniem ukrywa się, jak rozumiem, teza, że e, stacja, w której pracujesz, narzuca pewnego rodzaju. Nie, tej tezy nie ma, jest do ciekawości Nie, nie, ja nie jestem wyznawcą tezy, hmm. jestem wyznawcą wątpliwości i dociekań. Bo ciekaw. Nie to... wiem, nie mhm. wiem, nie wiem, szczerze powiem nie wiem, czy, czy spotkałem je z tego tytułu, jakieś yy, przykrości, represje. W każdym razie sami wiecie dobrze, że nikt w TV-nie coś niektórym wydaje, nie dyktuje ci przez ucho, przez tą słuchawkę, którą czasami mamy widoczną, co masz mówić, jak masz myśleć, na kogo masz głosować, ta słuchawka służy do tego, żeby odliczać czas do końca rozmowy albo mhm. wprowadzać następnego gościa, a czasami na jakichś spotkaniach takich yy, z tak zwaną publicznością gdzieś w Polsce. Jak ktoś się odważy, to zadaje to pytanie, a co wam mówią przez tą słuchawkę? No jest takie mniemanie, że... No jest cały mit element tego, że moje jurorowanie w dużym stopniu opierało się na cytowaniu złotych myśli, które dostawałem przez słuchawkę. Do dzisiaj do mnie wracają. No to są fakty akurat. No tak, ale, ta, ale nie, nie wszyscy je znają. Słuchajcie, Piotruś? czy telewizja y, nadąża za y, współczesnym światem? Czy nie, jak czujecie? We, do, do, do was dwóch pytań w sumie. Czy nadąża telewizja? Tak. Chyba nie jest po to, żeby nadążać ze światem. Telewizja jest po to, żeby ludzi od tego świata oderwać. Taka jest hmm. dzisiaj rola telewizji. Mówię ogólnie o telewizji ale rozrywkowej. No właśnie, ale czy ta rozrywka w telewizji nie jest archaiczna? Myślę, że, że to nie jest inaczej publiczność, która ogląda telewizję w taki tradycyjny, bierny sposób, czyli przychodzę, włączam, patrzę, co leci, to jest publiczność, która się starzeje. Yy, I ci ludzie mają pewne swoje przyzwyczajenia dotyczące tego, jak ta telewizja powinna być konstruowana i z czego powinna się składać. I dla nich w dużej mierze jest ta, 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 ta oferta. Natomiast młodsi ludzie konsumują telewizję dzisiaj w zupełnie inny sposób. Wybierają sobie fragmenty, które oglądają nie no wiem, na playerze czy po w tym, ja, ja mam ]cie. taką jeszcze tezę że my mówimy, że telewizja może jest archaiczna, a pokaż mi fajny program telewizyjny w internecie albo atrakcyjny format internetowy, do... który jest dla mnie, dla Marcina. To już było. No właśnie. Jak każdy riff w rock'n'roll już został zagrany. No dobrze, ale kiedyś, wydaje mi się, panowie jesteście starsi, mądrzejsi, I, wypadam, i doświadczeni bardziej, kiedyś to telewizja kreowała trendy, bardzo mocno. A teraz wydaje mi się, że trochę bardziej sieć kreuje trendy. I wyznacza i mówi chodźcie za mną. Myślę, że moja teoria jest taka, że o, Big Brother wiele lat temu odkrył pewną prawidłowość, która dzisiaj przeniesiona na grunt internetu się potwierdza. To znaczy ludzie lubią oglądać bohaterów, którzy wychodzą z ludu. Oni nie chcą bohaterów, którzy są... Yy, jak kiedyś było, kiedy do telewizji trafiali nieliczni, takimi półbogami masowymi. Ale trafili, trafiali najlepsi, zgodzisz się? Nie, można to bywało, no. najlepsi albo ci, którzy mieli najlepsze układy. Albo... Ale to jest ciekawe, a nie masz takiego wrażenia, że jak się czasami zagląda do polskiego internetu, to w Polsce media mylą osobowość telewizyjną z osobą w telewizji? Że jak się zagląda do internetu i tak, na komentarze. że właściwie czy... każdy jest gwiazdą i każdy jest osobowością telewizyjną. Każdy, kto tam występuje. To znaczy nastąpiło absolutnie aberracyjne pomieszanie pojęć. Może po prostu ludzie mylą osobowość z osobliwością, bo Może. dużo osobliwości e, uchodzi za osobowość. A kto jest dla ciebie realną osobowością telewizyjną? Jakbyśmy postawili na parę nazwisk. Takie, które ty uważasz za osobowości telewizyjne. Chciałbyś usłyszeć swoje nazwisko. Nie, to chciałbym to usłyszeć to. inne. Czy będziesz miał odwagę? Czy będziesz miał odwagę wymienić paru kolegów? Tak. Myślę, że na pewno osobowością jest moja partnerka Dorota Welman, mm -hmm. tu bezsprzecznie. Myślę, że osobowością, która trochę zniknęła z telewizji, a szkoda, bo uważam, że, mm, że trochę za wcześnie wygaszony potencjał był Jarek Kuźniar, zdecydowanie. Mm -hmm. Myślę, że osobowością, tak teraz szukam najbliżej siebie, czyli na przykład w dzień dobry TFN, zdecydowanie jest Ewa Dżyzga, mm -hmm. która. Y mm -hmm. No od lat tę swoją osobowość budowała. Myślę, że osobowość jest Martyna Wojciechowska. No, sporo tych osób można... A ktoś powiedzieć. spoza tvn -u? Nie mogę teraz przecież chwalić A, a kurnika A przy własnej wiedzy i nawet, tak jak widzę, pewnej zawodowej kurtuazji, albo charakterystycznej dla ciebie, potrafiłbyś wytłumaczyć antykarierę Filipa Heisera? A jak zdefiniujesz antykarierę w sensie, co, co masz na myśli? To znaczy, mam wrażenie, że każdy jego kolejny krok jest coraz bardziej trudny do wytłumaczenia. Hmm. Jest absurdalny, jest nielogiczny, jest chaotyczny. Trudno mi być, wiesz, adwokatem jego sprawy, bo to jego, jego życie, jego wybory i, i jego kariera natomiast myślę i życzę mu tego z tego serca, że na wielu polach jest człowiekiem trochę pogubionym i jak ktoś ma świadomość jego życiorysu, co się w jego życiu wydarzyło jakiego spotkały ym, nieszczęścia, to chyba nie powinien być zdziwiony, że po czymś takim człowiek się dość długo podnosi, więc ja mu życzę jak najlepiej i myślę, że, że ta próba odnalezienia się teraz w Polsacie z programem, który zdaje się ma ze swoim tatą prowadzić, ma tak? mieć ma mieć no, że, y, że, że to jest, y, że to będzie jego miejsce. O, a ty bo to miałeś jest człowiek, który powinien robić w rozrywce. Hmm. A ty miałeś kryzys, poważny kryzys, bo ja nie pamiętam. Ty, tak. a, a się znamo kryzys zawodowy, taki, w którym poczułeś, że, że twoja droga jest już jest w dół? Miałeś taki moment w swojej karierze? Nie przypominam sobie, nie. Mm. Myślę, to, to oczywiście zabrzmi strasznie słabo, tak. Ale ja, ja też sobie nie przypominam. Ale to zawsze praca mnie bardziej szukała niż ja pracy. Mm. Znaczy, jak, jak wychodziłem z jakiegoś miejsca, y, to dlatego, że chciałem, nie dlatego, że mnie ktoś do tego zmuszał. I dość szybko lądowałem gdzieś w nowej rzeczywistości. No jak się skończyła Machina, w której byłem naczelnym, to już na zakładkę miałem pracę w MTV. Jak się kończyłem MTV, to już byłem w TVP, no i tak mógłbym wymieniać. Powiedziałeś Machina. Yy, tak. Kuba robił w Brumie. Wiem. Czyli takie magazyny, które ukształtowały. Ja nie robiłem w Brumie, tylko robiłem Brum. To jest A w plastiku różnica. też. Ja, robiłem. To były moje ja gazety to, prywatne. Chciałbym to zawsze. Chciałem powiedzieć, to znaczy... że na Fucika 4 była yy, redakcja, było wydawnictwo i. Żeby nie było, Kuba był twórcą tej gazety, tak. która ukształtowała takich ancymonów. Ja byłem Czymonem, czy one, Boże. Ty czy byłeś rednacz, <laughs> red ale y, czemu wszystko, co fajne i kultowe hmm. trwa krótko i nikt nie, po, nie, 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 nie potrafi z tej kultowości, z fajności, hmm. z, wy, z miejsca, które wyznacza trendy, zrobić maszyny do, zarabia, do zarabiania pieniędzy. Viva Cwajmachina, TV i y, Brum właśnie. Hmm. Powiedzcie mi, jako znawcy mediów, że robisz no, nie fajne nie mieli rzeczy. I lukratywnych i... kontraktów z Bakalanem i Hajerem. No, nie wiem, jakie były przyczyny, dla których te media sobie nie poradziły. Wiem, dlaczego Machinasa nie poradziła. Bo kiedy obejmowałem stery, to właściwie już byliśmy okrętem nabierającym wody ze względu na to, że zakazano reklamy papierosów i alkoholu, a to było 70% przychodów całej gazety. Hmm. Więc trudno załatać taką dziurę budżetową, panie Marcinie. Ostatnie dwa pytania. Ostatnie, ostatnie dwa pytania. Yy, jeszcze nawiązując do telewizji. W pańskich wywiadach często pojawia się nazwisko Miszczek. Pytają tak, się. Znam I, tego pana. I, tak, taki dżentelmen, mężczyzna, kierownik. Czy. Pan sobie myśli, że Prokop byłby dobrym mistrzakiem? Żeby y, na przykład przejść ze stanowiskiem. Trzech mistrzaków byłoby dobrym Prokopem. I jeszcze za 25. <grym> chodzi ja o, to, chodzi, o, to, chodzi tak. o to, czy ty y, czasami przechodzi ci przez głowę, bo uważam, że akurat ty byłbyś dobrą osobą, która może. Czy ty mi coś proponujesz teraz? Bo nie, tak, nie, widzę nie, 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 nie mam tyle pieniędzy. Czy ty byłbyś dobrym dyrektorem, czy ty mógłbyś pokierować? Hmm. Czy ty mógłbyś stworzyć medium sam? Może bym i mógł, ale chyba bym nie chciał, bo w przeszłości, jak pełniłem jakieś kierownicze funkcje, to dla mnie najtrudniejszym elementem było zarządzanie ludźmi. HR. HR, tak, bo to jest nie tylko zarządzanie procesem, gdy tam masz zrobić gazetę czy program, to jest zarządzanie cudzymi emocjami, cudzymi potrzebami, cudzymi dziwactwami. Ambicjami. Ambicjami i właściwie stajesz się taką niańką, psychologiem, yy, trochę, trochę przewodnikiem w ciemności, zamiast robić robotę. Więc ja wolę, jak już buduję jakiś zespół, budować takie mikrozespoły, jak ten, który pojechał do, do Stanów robić program, to były cztery osoby w sumie i zdecydowanie mhm. łatwiej się małą fregatką manewruje niż wielkim Titanikiem. Kanał, ostatnie pytanie, kanał zero proponował ci pracę? Yy, tak. I nie podjąłem wyzwania. A nie masz takiego wrażenia, bezczelnie zakończę tę przed przerwą, że gdybyś ty ja, Piotr, jeszcze parę osób się skrzyknęło, to zrobiłoby jeszcze lepszy kanał zero? Zamiast o tym gadać po prostu to zróbmy. Krzyżiek, nadchodzimy. Tak, Menele. <laughs> Na najlepsze rozmowy zapraszam marka numer jeden na świecie w produkcji AGD, Haier. Wielowarstwowe i wyjątkowe wątki w podcaście Wojewódzki Kędzierski zapraszają wafle WW. Wracamy, 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 wracamy WW. Wspaniały wieczór i wyjątkowe wrażenia. E, wszak wiadomość, wiadomo, Wojewódzki Kędzierski. Wszystko na W, tylko Ty na K. To wyśmienity wybór, Panie i Panowie. Na naszym gościu. Tak. No, Pieniądz tu leci, bracie, jak u stacji że Hej. Dobra, y, panie Marcinie, y, pytanie jest takie. Y, ja, jako młodszy kolega, mogę zadać takie pytanie. Tak. Jak ewoluował medialnie Prokop? Hmm. Co w nim y, y, ewoluowało dodatnio? A być może co, y, y, co że tak powiem, y, się zmieniło. Chcesz, i... żebym się sam wybiczował teraz? Nie, chcę się zapytać, jak, jak, to, jak to się dzieje, bo w pewnym momencie ja odkryłem, że mam predyspozycję do tego, tego, tego i tego, mhm. a nie do końca w tym kierunku szedłem. Jasne. Sobie powoli. Staram się zastanowić nad odpowiedzią, tak żeby uniknąć steku banałów, które przychodzą mi do głowy, no bo pierwszy banał, który przychodzi ci do głowy, no to po prostu musisz być sobą w mediach, bo jeżeli próbujesz grać jakąś postać albo udawać kogoś, kim nie jesteś, to zawsze ten fałsz gdzieś wypłynie. I myślę, że wiele nieudanych karier wynika właśnie z tego. A czy wiele takich przezroczystych osób nie jest teraz. Yy, yy... Na, świecz na świeczniku, że tak powiem? Że może ich szefów, szefom łatwiej ich yy, wsadzić, yy, jakoś ułożyć i działają pod ich dyktando? Ja myślę, że to, to, to chyba nie jest kwestia szefów i, i łatwości zarządzania takimi osobami. Myślę, że to jest kwestia tego, że dzisiejszy odbiorca mediów i w ogóle wszystkiego jest turbo przebodźcowany, że jest przyzwyczajony mhm. do Natychmiastowego płodu zmianu w swoim streamie, informacji, które dostaje. Więc te postacie, o których rozmawiamy, mają tę charakterystykę, że oprócz tego, że są miałkie, mają też krótki termin przydatności do spożycia i e, ich kariery Gwiazdy mają instant? Takie... Gwiazdy Instant, które też działają trochę na zasadzie bab z brodą na rynku e, w średniowieczu, czyli przyglądamy im się z mieszaniną fascynacji, pogardy, podziwu z jakiegoś e, zaskoczenia. Myślę, że to jest. Ekwiwalent takich obwoźnych freak show'ów, które ale czy, istnieją czy, dzisiaj w mediach. Czy uważasz, że szczerość w show biznesie się opłaca? Zależy w jakich relacjach. Nie, bo jak mówisz, żeby być sobą, tak. to mi się to razu kojarzy z byciem szczerym przede wszystkim wobec siebie. Znaczy mhm. nie chodzenie na kompromisu samemu ze sobą, no bo jesteśmy dla siebie największą wartością chyba, nie? No ale to jest bardzo szlachetny, choć wydaje mi się, że nie do końca możliwy do zrealizowania pogląd, mhm. No, bo, bo każdy z nas na jakieś kompromisy chodzi. Nie chcę teraz oczywiście, żebyśmy się licytowali na to, mm -hmm. co kto y, zrobił dla pieniędzy, no ale i ty, i ja, i ty też pewnie y, występowaliśmy w różnych miejscach, w różnych reklamach. A to zamknijmy ten temat. Tak, Zgadza... A szybko mnie zgaśni. Nie, nie, zgadzacie się ze mną, tak. że pieniądze... <laughs> pieniądze ułatwiają znoszenie ubóstwa. <laughs> <laughs> zamknijmy temat, kontynuuj więc, e, więc o szczerości, bo... Tak, ale taka wizja szlachetnej dziewicy, która uprawia dziennikarstwo, nie kłania się propozycją finansowym... Nie, nie o tym mówię. Jest, Marcin, nie, nie o tym mówię. Wiesz, czego mi brakuje? Tak. Brakuje mi takiej łobuzerki w mediach, wiesz, takiego... I Jestem ciekaw, co, co ty na ten temat... Jątrzenia, sobie... tak? Ale jątrzenia nie w tym takim, wiesz, plotkowo-pudelkowym wydaniu, tylko pewnej odwagi, pewno... hmm. Ty kiedyś powiedziałeś, że masz w głowie dużo ciemnych zaułków, prawda? W jakimś wywiadzie i jestem ciekaw, czy, czy czasami nie gasisz w sobie mhm. i nie zamykasz w tych ciemnych załukach takiej potrzeby znam cię przecież wiele lat i masz w sobie łobuza i zastanawiam mnie na przykład, czy dzień dobry TVN nie nauczyło cię takich powściągliwych, powierzchownych, grzecznych z umiarem kurtuazyjnych rozmów. To nie jest zarzut, tylko to jest e, akceptacja Jasne. formatu. Y po pierwsze wiem, że nie oglądasz dzień dobry. Nie, więc byłem parę razy. Powiedziałbym, co ty, co ty wiesz o dzień nie, dobry? Ja byłem jak... parę razy, więc oglądałem. A druga rzecz jest taka, że w, ka w każdym formacie yy, no możesz jak w rajstopie trochę rozciągnąć granice tego formatu, tak żeby te rajstopy nie pękły. A wiadomo, że, że czasami jak się za bardzo w nich yy, rozepchniesz, to, to może pójść oczko. Nie wiem skąd to wiem, ale, ale tak sobie to wyobrażam. razie yy, yy. w internecie. Yy, więc, yy, więc w każdym formacie, w którym się znajduję, mimo że tam panują jakieś oczywiście reguły, ograniczenia i, i oczekiwania, to jednak znowu wrócę do tej banalnej myśli, staram się być sobą, czyli mm -hmm. trochę pohasać. I y, hasaliśmy z Szymonem w Mam Talent, mimo że próbowano nam narzucać różne reguły i mówić, że tak nie wolno, tak się tego nie robi, że w Ameryce czy w Wielkiej Brytanii to się inaczej, ten format y, lepi. Zresztą mm -hmm. sam wiesz, bo byłeś y, przez... Czy znaczy, ja mogę wam powiedzieć, że ja najbardziej lubiłem odcinki na żywo, bo dla mnie wy się częścią występu i nigdy tego nie ukrywałem. Ten program broniła... Agnieszka Chylińska yy, i wy. No i ty. Zawsze. No, jak byłem, ale ja bardzo szybko uciekłem, bo to jest kolejne moje pytanie, że wykazujesz bardzo dużo odwagi dzisiaj siadając za stołem jurorski, bo mam wrażenie, nie wiem, czy ty się, Piotruś, ze mną zgodzisz, że to jest funkcjonalność medialnie cholernie wyeksploatowana. Masz na to pomysł, taki świeży? Yy, przede wszystkim mój pomysł jest taki, żeby się tam dobrze bawić, yy. Yy, bo bardzo wiele osób mam wrażenie trochę wykrzywiło... Idea takiego programu jak Mam Talent. Mm -hmm. Zaczyna się z tego robić konkurs świadectw: kto najpiękniej zaśpiewa, kto najlepiej zatańcza. To nie jest o tym program. Ten program jest o tym, żeby ludzie siedzący przed telewizorem Poczuli jakieś emocje. I czasami te emocje wywoła facet, który przyjeżdża z Czech i je pierogi na czas. Ja go dopinguję, żeby, żeby w dwie minuty zjadł ich jak najwięcej. I on dostaje od nas glade na to, żeby pójść dalej, bo jest to coś, co ludzi zaangażowało. Widownia mhm. skanduje jego imię po czesku, wszyscy szaleją, chcą jeść pierogi, jest super. A czasami przychodzi ktoś, kto występuje perfekcyjnie. Pamiętam taką parę chyba z Ukrainy tancerzy, którzy wystąpili idealnie. A mnie to w ogóle nie, nie zagrzało. Poczułem, że to jest zimne, że to jest jak. jak taniec robotów. I byłem na nie. Mm. Więc to nie jest program o znalezieniu największego talentu w danej Wie, dziedzinie. Ja y, trochę szerzej odczytałeś moje intencje. Czy tak. ty masz świadomość, że przy wszystkich twoich talentach bycie sobą, Marcinem Prokopem, który jednak eksploatuje się na wielu, na wielu frontach, można powiedzieć, różnych programów, że to będzie coś nowego. Mhm. Bo to, że ty się będziesz dobrze bawił, obaj lubimy tę pracę, bo się dobrze bawimy. Nam ktoś kiedyś po prostu dał prywatne piaskownice w postaci tak. mediów. Ale myślisz, bo ja miałem takie wrażenie w tym programie już po trzeciej edycji, kiedy uciekłem, że to jest déjà vu mhm. permanentne déjà vu, jeżeli ktoś zrozumie o co mi chodzi. Tak, y no. dlatego uciekłem z funkcji prowadzącego, bo mhm. po 15 latach spędzonych za czerwoną kotarą. Zaczynam mieć poczucie, że sam już siebie recykluje, że zaczynam opowiadać wciąż te same dowcipy, że zaczynam mieć te same skojarzenia. Nie wiem, kręci się tancerka na kole i przychodzi ci do głowy, o, jakie wspaniałe koło zainteresowań, no pierwsza okay. historia z brzegu. I zacząłem być powtarzalny, więc powiedziałem mojej szefowej lice Kazen, że już nie chcę tego robić, zwłaszcza, że Michał Kępa też się zawinął i, i zaczął jeździć na rowerze. i, i, i do, do tej pory jedzie. I do tej pory nie wrócił. E, więc padła propozycja, no to zróbmy coś nowego, to wejdź w nową funkcję. I faktycznie ta funkcja jest inna, bo myśmy tak naprawdę istnieli w dwóch równoległych rzeczywistościach. Wy Jurorze my prowadzący, myśmy się nawzajem widywali w tym programie, ale... ale... Marcin, no parę razy na wódce byliśmy. No, wiadomo. Ty piłeś, ja ci trzymałem, nie? Jaka jest różnica między Prokopem jako jurorem 2004 roku tak. i dolu, a Prokopem jako jurorem 2024, czyli 20 lat? Ciekawi mnie jakaś świadomość warsztatu, emocji i tego... Czego ludzie oczekują? Pamiętasz jeszcze te tak, czasy? Tak, tak, zdecydowanie. E, różnica zasadnicza jest taka, że wtedy e, dawałem się lepić ludziom, którzy mnie otaczali. No, byłeś też w tym programie, wszedłem na, na Twoje. Ale miejsce. to jest ten, ta sama firma produkuje tak. to jest ten paradoks. To jest, to jest zabawne e, i pewnie te same osoby nawet tam Pozdrawiamy Fremantle. Tak, pozdrawiamy klasę e, I i to, co się wtedy wydarzyło, co mnie wiele nauczyło, to było y, znowu bycie sobą w tym sensie, żeby wziąć odpowiedzialność za postać, którą kreujesz, bo jeżeli... Kreujesz? Y, kreujesz, w sensie no, jesteś jakąś postacią w tym mhm. programie, ale musisz wziąć odpowiedzialność za to, jaki jesteś. Mhm. Natomiast jak zaczynasz słuchać potrzebów innych, którzy ci mówią bądź weselszy, bądź smutniejszy, bądź taki, bądź sraki, to nagle się okazuje, że y, jesteś jakąś galateą ulepioną przez Zresztą, zewnętrznego pigma. Zaryzykuję, sraki. zaryzykuję. Ktoś tobie z twoimi latami doświadczeń sugeruje, sugerował, nie, nie, jaki nie. masz być? Wtedy jeszcze nie miałem tylu doświadczeń, mm -hmm. no 20 lat. A temu, teraz odnosi się, się do Widolu. Tak, tak okay. wtedy w Widolu. Mm -hmm. e, no każdy przychodził i temu człowiekowi, którego jeszcze nikt nie znał, no bo byłem w zasadzie w mediach osobą anonimową. Pracowałem mm -hmm. przez chwilę w MTV, ale to nie, nie była masowa telewizja, więc nagle wszyscy dokładnie uznali, żeby mi podpowiadać, jak tę rolę no, mam swoją okay. prowadzić. No i oczywiście też. Była taka pokusa, żeby zagrać twoimi kartami, tak? że Kuba był taki albo owaki. A no to to teraz, grozi no, upadkiem. Skoro ty go zastępujesz, to, 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 to wejdź to Najgłupsza rada, jaką ktoś ci mógł dać. Tak. I wielu z tych rad niestety posłuchałem i to się źle dla mnie skończyło. No. Ale to jest dawno. A teraz? A teraz nikt mi niczego nie mówi, bo wszyscy wiedzą, że posłuchać spróbował, to <głos》> uśmiechnę się i powiem, oczywiście. A czy ty, ale ty tak zdajesz sobie swoje? sprawę, że. Bo ja jak pracowałeś w MTV, to ja tam tak. na jakieś zdjęcia. Ja czytałem ci w machinie, że dla mojego pokolenia, mimo że przed idolem byłeś nieopierzony, jak sam powiedziałeś, to ty miałeś zawsze w sobie taki pierwiastek gwiazdy. Gdzie, hmm. poza, poza tym, że przytłaczałeś wszystkich wzrostem, ale było coś takiego, co, co sprawiało, że byłeś dwie, dwie, dwie trzy długości. Od tych, którzy cały czas też wzrost, uprawiali tak. ten, ten zawód. To jest pytanie, czy stwierdzenie? To jest stwierdzenie, A, okay. ale pytanie było, czy zdajesz sobie z tego sprawę, nie. że byłeś ważną postacią dla wielu innych ludzi. Nie, Jak już wiesz, też kreowałeś co? trendy poza wojewódzkim wtedy? Wydaje mi się, że i to nie jest kokieteria w ogóle teraz, co powiem. Patrzę mam w oczy, żeby. Razem na raz? Razem a, na raz. To bardzo się y, Ja nigdy specjalnie nie analizowałem swojej roli, wiesz, dla, dla, dla innych. Ja nie czytam komentarzy na swój temat, nie interesuje mnie, co ludzie na mój temat piszą, mówią. Mm. Oczywiście, jak ktoś do mnie dotrze gdzieś tam w sposób zapośredniczony. Ale Marcin, to tak. no, jak się chce dojść do celu, to nie można polemizować z każdym szczekającym psem. Obaj to wiemy. Natomiast mnie ciekawi i żebyś wiedział, bo, bo mam takie obawy, że możesz w tym pytaniu czuć jakąś minę. Ciekawość. Tak. Jakimi kryteriami się kierujesz w wyborze programu, w którym dajesz i twarz, i talent, no bo robiłeś ich sporo, prawda? Tak. Jestem ciekaw. Jakie są kryteria oprócz dobrej zabawy i pewnie finansów, bo znaczy to są moje kryteria. Tak. A ty? Um... Oprócz tych rzeczy, które wymieniłeś, staram się w każdym programie zobaczyć potencjał dla siebie tam. To znaczy, przychodzi konkretna propozycja, nie wiem, teleturnieju milion w minutę. Był taki Był. teleturniej. Lego Masters. LEGO Jakiś Master, absurd, tak. A dlaczego nie lubisz tego Masters? Próbowałem obejrzeć jeden odcinek, piekielnie nudny. No, Mam wrażenie, że to gdyby nie, jest nie... Program dla ciebie. nie... Gdyby nie sponsor tego programu, nigdy by nie było. No bo oglądalność dołowała od pierwszego odcinka. Widzisz, no i znowu oceniasz rzeczywistość z perspektywy swojej bańki. A do mnie podchodzą dzieciaki, które mają tam lat 8-10, wyrywają się swoim rodzicom w centrach handlowych, podbiegają do wujka Marcina, tulą go, do nóg mu padają. To jest bardzo mylne kryterium. Marcin, w 90 chyba tak. drugim roku, przypomnijcie sobie, w niedzielę poleciał w TVP1 mój pierwszy program rock and Roller. Wyszedłem z placu na rozdrożu, tam mieszkałem, i na placu Zbawiciela już mnie ludzie zaczepiali. Bo tak działa telewizja. Nie możemy z tego wnioskować, że to było jakościowe. Nie, nie. Mój wniosek z tego, co powiedziałem, wypływa mm. taki, że to nie jest program dla Was, to jest program dla dzieciaków. A jaka była Twoja motywacja? Byłeś Lego man Manem? Mm. Chyba nie nasze pokolenie. Starałem się być, ale byłem za biedny, żeby mieć klocki LEGO w dzieciństwie. A były już? Były, ale w Peweksie, no i patrzyłem na nie głównie przez... A, to pewnie moi starzy wykupywali. <noise> <noise> Więc byłem tym, który wychował się na pragnieniu bawienia się LEGO. No i nagle dostajesz program, w którym możesz w tym świecie klocków zabrać. A nie boisz się tak realnie być Krzysztofem i Biszem u nawet jeśli by ktoś tak y, to ocenił, to akurat Krzysztof Ibisz jest, jest ikoną telewizji w dzisiejszym Ale razy. nadmiar. Nie masz wrażenia, że jego nadmiar spowodował, że zainteresowanie dzisiaj hmm. programami, które zdobi swoim talentem i bez wątpienia i charyzmą Krzysiek, spada albo spadło? Hmm. Nie mogę ekstrapolować kariery Krzyśka na swoje własne doświadczenia, bo, bo ja takich doświadczeń nie mam. Oczywiście mogę się e, zmierzyć z osobami, które zamęczam swoją nadobecnością. Pewnie takie osoby są, jak mnie widzą, to przełączają na inny kanał. Ale po pierwsze, są jakieś badania, które prowadzi stacja mhm. na temat swoich postaci, gwiazd. Jak no i co powiem, lubią Cię? Polacy? Wynika z tego, że wciąż jeszcze ich sobą nie zamęczyłem mhm. tak do końca. A po drugie, e, ja e, lubię. Lubię zmienność, to jak się dużo dzieje. No nie mogę przepraszać za to, że, że robię dużo, skoro na talerzu, na szwedzkim stole mam ileś potraw i każdy chce spróbować. A drażni cię na przykład, jak ty robisz dużo i dajesz i wdzięki, i talent? Bo obejrzałem Nagrodę piku. Tak. i miałem wrażenie, że tam nie ma reżysera i scenariusza. <sighs> y Jednym z elementów mojej satysfakcji z tej pracy, mm -hmm. mówię też o eventach, e, którymi ty gardzisz. E, no, a poczekaj, tak, dlaczego tak mówisz? No bo gardzisz e, robieniem hałtur tak zwanych, a to nie są hałtury. Ale poczekaj. Teraz do tego dojdziemy. Ale, ale sk skąd wywodzisz to ten... Tak stan? często mówisz. Ale to kiedyś. A teraz już robisz eventy? Nie, nie, nie ale poczekaj, to, to, że ja tego nie robię, nie znaczy, że ja gardzę. A, to Jak kpię, z, 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 nie, nie bawmy się tutaj w pewną żonglerkę słowami. Ironia i żart nie jest pogardą. Rozumiesz. Dobrze, tak. Ja po prostu nie robiłem tego hmm. i trochę żartowałem sobie z ludzi, którzy prowadzą eventy, ale nie używajmy słowa pogarda, bo ono jest naprawdę ma, ma jakiś ciężar emocjonalny. Dobrze, ja wydobędę no. w takim razie cytaty z przeszłości, które Dobrze. będą podtrzymywać. Jak tese. będziemy. Ja kiedyś sikałem w majtki, dzisiaj nie sikam. Teraz pytanie, który wybór ale, był z, lepszy. Ale będziesz znaczy, niedługo. Tak, ale który <laughs> wybór będzie, który wybór był lepszy, wiesz. E, wróćmy do, do Mpiku i do takich hmm. sytuacji. Hmm. Kiedyś któryś z moich kolegów, nie wiem, czy to był Krzysiek Ibiś, czy Tomek Kamel, mm. e, zobaczyłem, czy ci drgnęła górna warga, jak wy, wymieniłem to nazwisko. Nie, nie ale zrobiłem się taki wilgotny. E, któryś z nich powiedział, i to było celne, że prowadzący imprezę jest jak biustonosz, który trzyma to wszystko w, mm. w kupie. I, I ja czuję dużą satysfakcję, to jest prewersyjne może i dziwne, kiedy wszystko wokół płonie, kiedy czuję chaos, który mnie otacza, kiedy... Cały czas mówisz o nagrodach Empiku. O, o, o imprezach na żywo, które okay. mogą się czasami wysypać, mogą się nie udać, może coś pójść nie tak. Czasami są niedoreżyserowane, czasami są niedopróbowane. I jestem tym klejem, który to wszystko spina. Mm -hmm. To jest dla mnie To już fajna. zamykając ten temat. Nie chcę wkładać ja w szprychy. Jezus, dobrze, że to dałeś tą drugą część waszej dobrej relacji, która tak brzmi, bo ja też chyba mam nie najgorszą z Edkiem Miszczakiem, ale on kiedyś twierdził, że jak pojawi się na antenie wizja jakiegokolwiek programu, to Marcin Broko przychodzi i mówi ja to poprowadzę. Zgadzasz się? Nigdy nie byłem u Edwarda Miszczaka i nigdy nie prosiłem o prowadzenie żadnego programu. Mój poważnie? Tak. No to chcę ci powiedzieć, że ja od niego usłyszałem dokładnie tego typu diagnozę. Nawet w przypadku programu Musk Singer. Oszukał Cię. Erzy. No to w takim razie grał w coś. Posłuchajcie, zaraz wracamy, porozmawiamy o wieku, o przemijaniu o, i o AI. Tematy. AI. Jakie Twoje ulubione tematy to są moje ulubione To są tematy. moje ulubione tematy, zaraz wracamy. Czyli trzech starców naprzeciwko. WW tak. -bon, tak. W -w wciągające i wyjątkowe. Partnerem rozmów wojewódzki-kędzierski są wafle www. odpowiedni timing rozmów wojewódzki Kędzierski dba zegarek Albert Rille dostępny w apart. To teraz ja powiem, tak, że wracamy słucham. po przerwie, a wiesz Piotr, że zegarki szwajcarskiej firmy Albert Rille mam, ten aha, złoty, aha. który mam na ręce, są moodmakerami, czyli każdą sekundę twojego marnego życia czynią wyjątkową. Ja całą audycję, a ja to wiem, mój drogi. Ja wiem, że Albert Rille przypominał mi o niuansach, że warto, proszę ja ciebie korzystać z życia carpe diem. Dziękuję panie, panie Marcinie. Mori, tak. Ta, dziękuję. Panie szanowny, panie Marcinie, czy pan miał kiedyś kryzys wieku średniego? To jest pierwsza część pytania, a druga część pytania, czy wydaje mi się dobrze, że że ten kryzys wieku średniego przestaje powoli istnieć w ogóle czy u mnie? W ogóle, bo pan mi wygląda na taką a. osobę, która wydaje mi się mogła nie mieć takiego kryzysu, więc proszę pana o upewnienie tak. mnie. Ja chyba miałem ten kryzys w wieku 15 lat. Takie mam poczucie. Pamiętam dokładnie jak dziś takie mhm. wakacje, kiedy siedziałem sobie na mazurskim molo i patrzyłem na młodzież. Młodzież w wieku 15 lat, która była młodsza ode mnie, czyli takich 12-13-latków. I myślałem sobie, patrząc na ich wesołe harce, na ich ciała, które błyskały w słońcu, które bryzgały się w. Przybrzeżnych wodach, że ja już nigdy taki nie będę, że ja już straciłem tę niewinność, że ja już jestem. Do końca życia będziesz dorosły. Tak. Najgorsza tak. kara dla piętnastolatka. Tak, tak. Poczułem to yy, całym sobą i to był pierwszy moment, kiedy zacząłem się zastanawiać nad, nad przemijaniem, nad otchłanią niewspółczującego kosmosu. Proszę pana, bo ja, ja tak mam, jak oglądam reklamy napojów dla młodzieży i myślę sobie, boże, co oni są młodzi. I jest mi wtedy Dziękuję bardzo, w imieniu bardzo, bardzo i osób nas... reklamujących napoje <laughs> dobrze, dobrze, ale y, chodzi o, o przemijanie Czy ty, nie masz tak, bo też y, wyczynałem w jednym z wywiadów że, że ta śmierć w twojej głowie się pojawia Śmierć Śmierć, związana z przemijaniem tak. Naturalna kolej rzeczy I tutaj często też zadaję to pytanie Mnie to zac zaczęło, y, może z racji wieku też interesować bardzo y, Zaczęło mnie to fascynować y, I często pytam naszych gości o to czy ty masz jakieś wyobrażenie swoje własne, które mm -hmm. pozwala ci być może lepiej funkcjonować, tak. komfortowo funkcjonować? Co jest po drugiej stronie? Panie mm. panie, bo pan widzi pan, pan się spotkał z tym panem e, Brianem. Tak. Który on nie będzie miał proces, drugiej strony z tego. Co za, za, tam nie mm -hmm. yy, po pierwsze uważam, że śmierć jest znakomitym motywatorem. To znaczy jak sobie swoją dzisiejszą Codzienność, czy jakąkolwiek umieścisz w kontekście tego, że za chwilę cię tu nie będzie, że cię zmiecie z planszy, że nikt o tobie nie będzie już za parę lat wspominał, że po nas niewiele zostanie, e, że będziemy po prostu piachem prehistorii, to jest bardzo uwalniające doświadczenie, bo nic nie wydaje się wystarczająco ważne, więc e, wyswobadza cię to z wielu okowów, jakichś konwencji, lęków. Przynajmniej ja tak mam, jak sobie o tym myślę, to to mam wrażenie, że mogę zrobić wszystko. Że nic nie jest jakby wystarczającą... Yy, wystarczającym powodem dlatego, żeby się przed czymś powstrzymywać. Nie mówię oczywiście o rzeczach nielegalnych. Mówię o, o, o sposobie bycia, o... Komfortowy. O konsumowaniu rzeczywistości. Oh, okay. A to, co mówisz, jest fajne i jest, hmm. jest pełne takiej afirmacji. Hashtag wdzięczność. Hmm. A dlaczego ty często w wywiadach dokonujesz takiej rutynowej autodeprecjacji? Jestem nudziarzem, mam mentalność księgowego. Czy to jest Igraszka słowna, czy ty rzeczywiście uważasz siebie za takiego faceta? Bo to jest jakby w konflikcie z tym, co teraz powiedziałeś. To są stare wywiady. Mhm. Czyli zmieniłeś się? Tak. Jesteś już teraz młodym, jestem wesołym księgowym. Jesteś tak. wesołym księgowym i radosnym nudziarzem. Nie, wiesz co, wydaje mi się, bo to rzeczywiście chyba były stare wywiady. Tak. Że miałem... no ale ja jestem po prostu przygotowany. Tak, ale ze starych wywiadów. Tak, bo nie, nowych nie, nie zdążyłem. nowszych <laughs> nie, nie zdążyłem. <laughs> Mam wrażenie, że to mógł być taki okres mojego życia, krótki, mm. e, kiedy trochę próbowałem się chyba mi zżyć do publiczności na zasadzie ej, słuchajcie, no dajcie spokój, po co to zainteresowanie, po co w ogóle zapraszacie A, no. mnie, ej, ja przecież jestem taki zwykły, nudny, ale za tym Zatem mam wrażenie, bo próbuję sobie przypomnieć swój stan umysłu z tamtego czasu. Stała... Tak, jakbyś był przypadkowym bohaterem mediów. Tak, ale zatem chyba stała chęć takiego schowania się z powrotem do kokonu prywatności. Myślę, że dużo czasu zajęło mi, zanim oswoiłem myśl, że, że to już jest niemożliwe, nie? że po przekroczeniu pewnego Rubikonu i byciu postacią gdzieś tam rozpoznawalną, nie, nie, nie masz odwrotu, nie? że musisz dalej grać w tę grę i biec coraz szybciej z tej górki. I dzisiaj jestem z tym pogodzony, a wtedy miałem takie poczucie, że jak będę ludzi do siebie zniechęcał, że jak będę im serwował e, te opowieści, które przytoczyłeś, że świat da mi spokój, że mm -hmm. się ode mnie odczepią, że będę mógł. Znowu jakby być człowiekiem, który znika w tłumie. Bo jednak dużą ceną za to, co robimy, jest fakt, że, że, że no jesteś wyeksponowany gdzieś tam. Mhm. A mi, mi, mnie to przeszkadzało. A, a masz takie, bo my lubimy to pytanie, dlatego że tak. nikt innego nie, nie zadaje, a już dostaliśmy mnóstwo odpowiedzi, a myślałeś o tym, jaką chciałbyś mieć subskrypcję na, na grobku. Marcin Prokop. Albo jakieś jedno słowo. Ja chcę mieć y, napisane: Tu leży Kuba Wojewódzki, nigdy nie całował brzydkiej dziewczyny. Co, co audycję zmienia ten nagrodek? To Ja bym sobie wyrył. Y, to nie był zwykły kaszel. Oj, tak po prostu. Ojoj, ojoj, ojoj. Dobra, to tak, no, proszę, to ja. Tak. Uwaga, AI. Słuchałem tak. podcastu z panią profesor Przegalińską, która jest geniuszem w, tym, w tej materii. Mm. Ten, ten temat myślę, że wiele osób zamyka do szuflady, nie chce o tym słuchać, bo jest ciężki dla, dla naszych ziemskich umysłów. Wczoraj, i to mnie zainspirowało do tego, do tego pytania, wczoraj już w samochodzie usłyszałem, że ma, mają być testy automatycznych samochodów w Warszawie, mm. że się Warszawa godzi na to i będą jeździły samochody bezzałogowe. Sztuczna inteligencja I... wywaliła cały dział korekty Gazety no właśnie. I pytanie temu. jest takie, panie Marcinie, bo pan wiem, że się pasjonuje tym, tak. tym tematem. Czy za kilka lat przyszłość będzie wyglądała tak, że ktoś będzie chciał posłuchać kędzierskiego, wojewódzkiego i prokopa, wybierze sobie te osoby, wybierze temat, na który oni mają rozmawiać i AI ja, ja wygeneruje taki podcast jak my dzisiaj? myślę, że nawet nie za parę lat, tylko jest to prawdopodobne za parę miesięcy. Widziałem już technologię e, zaprezentowaną mi przez człowieka, który w niej robi, jak to się mówi, e, który tak najprościej jak się da to opowiadając, wrzucił do komputera prezentację ze slajdami z jakimiś tam tekstami. No taką jak się wyświetla podczas różnych e, PDF, konferencji. Taki. Tak, PDFik. I sztuczna inteligencja wygenerowała jego awatara, który to awatar, nieodróżnialny praktycznie od wizerunku tego żywego człowieka, i to jest uwaga, największy twist, opowiada o tym, co jest w tej prezentacji. Nie czyta tekstów z prezentacji, tylko mówi: Ta prezentacja jest o leśnictwie, prawda, w białostockiem, podczas gdy on tam wrzucił zdjęcie drzewa plus hasło. Białystok na przykład, jest ja I, Czyli mówiąc inaczej, sama zinterpretowała slajdy i sama wygenerowała tekst i sama stworzyła postać, która ten tekst no. dostarcza, więc... To, to... A czy to powinno mnie niepokoić? Jakuba niepokoić? Bo ja myślę, że tym, yy, za ten rozwój zapłacimy bardzo. Może ta inteligencja poważnie? jest sztuczna, ale nie jest tak inteligentna jak ja i Prokop. Tak, razem. Dziękuję, że sztucznie. mnie wspomniałeś po raz kolejny. Yy, i... Nie chcę mówić, czy zapłacimy swoją wolność <laughs> i niezależność. Cicho bądź. No już płacimy. <laughs> czy znaczy, tak, ja mam, ja mam dwa tory myślenia. Znaczy Chińczycy chyba płacą bardziej. Tak. Buzia, ale tam. to dojdzie i do nas. Znaczy pierwszy mój tor myślenia jest taki, że już od dłuższego czasu składamy w ofierze swoją wolność na ołtarzu pozornego bezpieczeństwa mm -hmm. i to się zaczęło intensywnie... No ale to łatwo zargumentować, nie, tak. obywatelowi. Ale, ale to się zaczęło mniej więcej w okresie ataku na World Trade Center i okazało się, że e, e, tak zwany state, czyli szeroko rozumiany rząd, czy nie wiem jakkolwiek nazwać, władza przesuwa te granice tak. e, kontroli nad społeczeństwem, karmiąc nas... E, wrażeniem, że to jest dla nas I dobre, bo możesz kogoś bo, rozebrać przy braku tak. Oczywiście. I jesteśmy już teraz w momencie, kiedy y, to osobiste bezpieczeństwo Staje się pretekstem do tego, żeby odebrać nam kolejne mikrowolności. Chociażby to, że za chwilę będziemy kupować samochody bez kierownicy, więc twoje lambo będzie wyglądało już nie tak ładnie. Kierownicę będę miał w domu. Będziesz miał w domu, ale nie będziesz mógł z niej korzystać. No i teraz wyobraźmy sobie, co się dzieje, kiedy nie masz kontroli nad swoim autem, kiedy decyduje algorytm i okazuje się, że na przykład danego dnia nie pojedziesz Marcin, w to miejsce. Umówmy się, nie wiem jak ty, ja mam w domu coraz większą kolekcję starych płyt analogowych. Tak. I, I tak to jest sam... mój drugi tor myślenia. Tak, i będzie zawsze zawsze Miles Davis z niedoskonałej czarnej płyty, gdzie słychać szum wzmacniaczy, będzie dla nas bardziej atrakcyjny niż ten ocenzurowany digitalowo. Niefortunnie nie, połączyłeś, wiesz, te fakty ze sobą. Miles Davis z czarnej płyty to jest język y, pogardy. Dobrze. Nie, a propos języka pogardy, bo tak. języ... trochę się spi spieszysz dzisiaj w ten, w ten poniedział... Idę do poniedziałkowy wieczór. <laughs> Mam takie pytanie, które zacznę nietypowo. Nigdy nie był przedstawicielem władzy lokalnej radnym, burmistrzem czy marszałkiem województwa. Nie działał w samorządzie gminy, powiatu, województwa chyba Piotrek, żadnego. Chyba nie ma doświadczenia w realnej grze politycznej. Czy Szymon Hołownia ma w sobie coś z figury nikodemadyzmy? Kto wypowiedział te słowa? Ja. A. To jest teza, zapytanie. Okej. Okay. Brzmiał, jakbyś przeczytał jakiś pamflet stworzony w, na Nowogrodzkiej. To jest pamflet, który ja stworzyłem, żeby wywołać Twoją reakcję. reakcję. Nie mówię tu o figu figurze antybohatera, który znalazł się w odpowiednim czasie, w odpowiednim tak. miejscu. Tylko mówię o bez wątpienia najlepszej, najbardziej błyskotliwej karierze ostatnich od 1989 roku, ale też licznych wątpliwości. Jasne. Czy nie za szybko. O tym, czy nie za szybko y, zdecydowali wyborcy, no bo to oni głosowali y, na to, że Szymon znalazł się ze swoim ugrupowaniem w parlamencie. Gdyby oni uznali, że za szybko, to pewnie terminowałby gdzieś tam na ławce rezerwowych, co zresztą robił przez kilka A lat. A jak po... wyborcy chcą masowo kary śmierci, to też mają rację? Y, no, gdyby było referendum w tej sprawie gdyby tak zdecydowali, to nie byłoby y, to dla nas. wiążące? Wiążo... Znaczy inaczej. To, to nasze zdanie nie miałoby w tej sytuacji znaczenia, no bo tak okay. działa demokracja, tak? Większość nie jest to fortunne, niestety, często, ale takie jest. Ja, ale pytam Cię jako przyjaciela, kumpla, tak. kiedyś partnera naszego też z programu, czy nie myślisz, że to jest za szybko? Czy on sobie da radę? To jest pytanie pełne troski, jest prowokacyjne. Pytasz z troski o Polskę, czy z troski o Szymona? O Polskę przez Szymona. Okay. I o Szymona przez Polskę. Jeśli wyobraził... znaczy nie, ja nie chcę wchodzić w rolę rzecznika Szymona, bo z, za często y, za często ostatnio zostawiłem to na desę. Bywam o to pytany i z uprzejmości odpowiadam, chociaż jest to niezręczne, bo, mm. bo nie chciałbym mieć takiego poczu takiego poczucia, że nie wiem, jestem jego recenzentem z jakiegoś powodu, ale jeśli wyobrazisz sobie figurę skutecznego polityka to z czego ona się składa? No, na pewno umiejętności komunikacyjne, na pewno umiejętności erystyczne, czyli wysławiania się i, i docierania z przekazem. Na pewno jakiś rodzaj empatii wobec tego, czego ludzie chcą, no bo skoro polityk ma nas reprezentować, to powinien umieć odczytywać te emocje. Na pewno z, z takich narzędziowych elementów typu znajomość języków, umiejętność znalezienia się w świecie, jakieś tam obycie w rzeczywistości. I jak zaczniesz te Kryteria przykładać do Szymona, no to on właściwie wszystkie te boksy wypełnia, tak? E, więc dlaczego mielibyśmy mu odmawiać uczestnictwa w tej grze, a czy To nie jest tak, że, Dlatego, realna... że nie, nie, nie siedzi od lat w lokalnym a czy To nie cejmiku? jest tak, że mówisz o rzeczach, które są bardzo blisko ideałów, a realna polityka wymaga bezwzględności, cynizmu, umiejętności maskowania się i wyrachowania? Nie wiem, pytam. Pewnie tak, jestem tego samego zdania, dlatego e, mój po prostu, niepokój. Czy, czy romantyk ide idealista którego dnia nie runie? E, mój niepokój dotyczy tego, czy polityka Szymona nie złamie, czy go nie rozjedzie. Na razie, z tego, co go obserwuję, wydaje się, że, że, że jakby e, bardziej ona respektuje jego reguły, niż on nagina się do jej reguł. Mhm. Ale zastanawiam się, co będzie jeszcze no, w sytuacjach. E, Trudniejszych dla niego. To ja ciebie postawię przed, przed ostatnim trudnym pytaniem. Też uważasz, że sprawa dostępu do aborcji to sprawa na referendum? Pytasz mnie o moje osobiste tak, ciebie. zdanie? Tak. Jak, mo, moje poglądy w tej sprawie są takie, że to kobiety powinny decydować o swoim losie, e, i, a nie ideologia. E, natomiast... E, Rozmowa na temat tak zwanego kompromisu aborcyjnego, bo rozumiem, że do tego zmierzasz, myślę, że jest... E... Nie, ja zmierzam dużo, dużo dalej. Okay. To znaczy zmierzam do sytuacji, w której nie traktujemy kobiet jak chodzących inkubatorów, okay. które nie mają żadnych praw. No to ja jestem, ja jestem tego samego zdania. Czyli tak? jesteś po mojej stronie, jest, po no, naszej. Jestem po stronie, jestem po stronie takiego postawienia sprawy, że to kobieta ma prawo decydować o swoim losie, o swoim mm. ciele, o swoim życiu. Mm. Natomiast, czy to jest pomysł na referendum? Nie wiem, szczerze mówiąc. Chyba nie. Czy ty masz jakieś dziennikarskie autorytety? Hmm. Dziennikarskie. Tylko autorytety. nie obracajmy tego w żart, bo jestem ciekaw. Hmm. Wydaje mi się, że gdybym miał wskazać taką postać, która mnie yy, yy, dziennikarsko gdzieś tam ukształtowała, no to Oriana Falacci na przykład. Mm -hmm. Bo nie bała się zadawania. Prostych pytań. Tam nie było jakichś barokowych, rozbudowanych struktur w jej pytaniach, ale zadawała je ludziom, którym zadanie tych pytań w niewłaściwym momencie mogło ją kosztować głowę na przykład. Mm -hmm. Rozmawiała z największymi, najkrwawszymi dyktatorami e, na świecie. Jeszcze w czasach, kiedy też rola kobiet nie była tak wyemancypowana jak dzisiaj, więc jeszcze miała ten ten, ten handicap bycia kobietą. A mimo to stawiała czoła e, bardzo trudnym dziennikarskim wyzwaniom i nie bała się też Wyrażania swojego zdania, kiedy to zdanie było bardzo kontrowersyjne, bo też po atakach na łodszej sen. Znaczy jej eseje o tak. islamie byłyby można powiedzieć, gwałtem na poprawności tak. politycznej całego świata? A mimo, to, y, a mimo to świat jej zdanie szanował? Mm. I myślę, że jeśli by szukać autorytetów, które znowu y, wypełniają pudełka, jaki powinien być idealny dziennikarz, to ona była blisko tego. Mm. A czemu ty z tymi wszystkimi swoimi predyspozycjami, i co bardzo ważne z wiekiem, nie prowadzisz talk show? to byłby idealny format nie. dla ciebie. Bo ty prowadzisz talk show. Ale Poczekam, aż, umówmy się, aż sobie w Stanach Zjednoczonych jest talk show za talk show. Falon jest i Kimmel, i Meksykanie mają swój, i Latynosi mają Może swój. Meksykański jakiś poprowadzi. Ale serio, bo, bo wszystkie... No mówię ci jako starszy tak. kolega i facet, który z, z zrobił z tego sposób na życie. Zżył się. Ja, gdyby mnie ktoś zapytał, to bym ciebie wymienił. I teraz pytanie, dlaczego nie próbujesz... Ja uważam, że byłoby lepiej, mądrzej i jakościowo, jakby mój program mógł się z kimś ścigać albo mógł z kimś się różnicować. Myślę, że gdybym miał ci odpowiedzieć serio na to pytanie serio? i sięgając do najbliższej memu serca argumentacji, to bym powiedział, że dzisiejsza telewizja nie premiuje tego rodzaju programów, które ja bym chciał prowadzić. Mhm. Sam wiesz też, że prowadząc swój program w telewizji, swój talk show, zmieniasz się w trochę inną postać niż dziś, tak jak tu siedzimy. Jest to program jednak, w którym jesteś rewolwerowcem. To jest wi widowisko. Tu jest, jest, jest rozmowa. A ja bym chciał prowadzić bardziej rozmowy niż widowisko mhm. i dlatego bliższy jest mi taki podcastowy sposób bycia mhm. niż telewizyjny, gdzie trzeba zrobić show. Werner Herzog, jeden A. z Twoich ulubionych twórców. Jest. Dostaje zlecenie, dużo pieniędzy, zgadza się. Film dokumentalny o Prokopie. Jaki tytuł nosiłby ten film? Człowiek z wazeliny. Nie, to, to może innym razem. Pierwsze słowo do dziennika. <laughs> Panie i panowie, dziękujemy bardzo serdecznie, to by było na tyle. Yy, mm. Bardzo Ci Dzisiaj. dziękuję. Ja bym chciał tak na koniec, żebyśmy przyjrzeli się takie wielkie lustro tutaj wnieśli, bo a propos nieczytania wywiadów, w, w tym roku w Gazecie Wyborczej powiedziałeś yy, mm. yy, wiem, jakich ludzi przyciąga show biznes. Show Postawmy tu wielkie lustro. I co nas łączy? Jakimi my jesteśmy ludźmi, ale tak serio. My tu? Ta, cała nasza trójka. Ta. No bo mówisz, znaczy masz tą metawiedzę, którą ja też mam. Tylko pytanie, czy będziesz miał ochotę i odwagę nazwać, jacy to są ludzie? Mówiąc y, o tych ludziach, których ty przytłaczasz. To nie, nie jest Dzień dobry nam, TVN. Nie na Ale nie, no ale poczekaj, też jesteśmy. pływamy. Okej, okay, dobrze. Marcin, ja jestem od 40 lat w Lat 40., -tych, pomyliło mu się. Od no. lat 40. To, to jakie ja mam predyspozycje, że przetrwałem? To jest dobre pytanie. Też się nad tym często zastanawiam. No. No, Myślę, ja. że pierwszą predyspozycją jest mm, nikalkulowanie tego, jaki jesteś, co mówisz, jak się prezentujesz. Bo jak zaczynasz za dużo na tym myśleć, zaczynasz, w, zaczynasz kreować tę postać, którą sterujesz. To moim zdaniem jest pierwszy krok do tego, żeby cię z mediów zczyściło, żeby tą długotrwałość, żeby tej długotrwałości zagrozić. Myślę, że druga cecha to jest poczucie pewnej niezależności, które też dają pieniądze. Nie ma się co czarować, że mając już jakąś kwotę na koncie, będąc już zarobionym w mediach, możesz sobie pozwolić na niezależność, bo jak cię stąd wywalą za nieprawomyślność albo za powiedzenie czegoś, czego nie powinieneś mówić, to masz to gdzieś, bo, bo, bo jakby masz z czego żyć i znajdziesz sobie inne zajęcie. Eee, telewizja najbardziej chyba nie kocha desperatów, ludzi, którzy muszą tam pracować, którzy muszą spłacać swoje leasingi, nie mają innego wyjścia, którzy się muszą muszą łasić, którzy muszą być petentami na imprezach, muszą wystawać pod gabinetem dyrekcji i tak dalej, muszą się prosić. Więc to poczucie niezależności, myślę, że nas gdzieś tam łączy w, mm. tym, w tym biznesie. I po trzecie jednak e, jesteśmy, myślę, wszyscy, nawet Piotr, najmłodszy z nas, o sesek, jednak reprezentantami jakiejś starej gwardii, ludzi, którzy coś tam w życiu czytają, coś oglądają, coś przeżyli, czymś się interesują. Nie interesuje ich tylko to, żeby być, ale też żeby być jakimś pryzmatem, przez który przepuszczają to, co obserwują w świecie. Bo ja zawsze, nawet jak miałem jakieś zajęcia ze studentami, to ich pytałem, czy oni chcą pracować w telewizji, tak. czy robić telewizję. I ja mam wrażenie, że 80% naszych znajomych chce pracować w telewizji. Tak, bardzo często też do mnie podbijają ludzie z pytaniem, jak znaleźć się w telewizji, jak, mhm. jak, jak zacząć pracę w telewizji. Jaka jest twoja motywacja? No, no żeby być znanym. A po co chcesz być znany? No, bo to mi podbije zasięgi yy, na niczym Ostatnio w Barcelonie yy, złapał mnie chłopak, lat 18, mówi: Panie Kubo, tak w trzech słowach, jak zbudować swoją markę osobistą? Pytam, po co ci to? Bo chciałbym klapki robić i chciałbym, żeby na całym świecie je kupowali. I to nie był żart. Lecz Kubota to był. Nie. Chodzi, chodzi o to, że ludzie mają, dziś patrząc trochę też na nas mm. przez pryzmat Instagramu, TikToka, mają takie wyobrażenie. Oni szukają drogi na skróty. Nie ma drogi na skróty. Nie, no dobrze, że ty to powiedziałeś. Nie, nie, nie ma sukcesu bez porażek, nawet takich minimalnych takich. Tak. Znaczy Prawda? myślę, że żeby, żeby osiągnąć sukces mierzony długotrwałością, to jednak musisz swoim tyłkiem powycierać parę korytarzy. Nie? Ja zaczynałem swoją pracę w mediach od, od licznych porażek. Pierwszy program, który prowadziłem, pro duży program THP Prokopii Panny, to był jakiś kompletny nie wypał. I też nie był moim sukcesem. Potem był. Program, jaki tam był program Przebojowe Polki. To nie pamiętam. Nawet. Reżyser, który progr ten program robił, nawet sam nie wiedział, jakie są reguły tej gry, bo to był wiele turniej, <grym> więc to... próbował mm. nam to wytłumaczyć, ale sam się gubił, co, co wymyślił. Mm. Program został zdjęty w połowie sezonu. I uważam, że to było dla mnie dobre, bo gdybym od razu odniósł duży sukces, od razu wszedł na, 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 na ten wysoki, że tak powiem, poziom rozpoznawalności i, i poklasku, to by mi zaszkodziło. A ty. Mówiąc o swoim programie, mówisz o takich programach, które na przykład warte można znaleźć, że jest 21:30, siedzą w kręgu ludzie, z tyłu w półmroku widownia i oni po prostu mądrze rozmawiają o świecie? Tak. Takiego? No to rzeczywiście jest to idealistyczne. Jakbyś, jakby jak brzmiały słowa mistrzaka, jakbyś z takim programem. Proszę wyjść. Żegnam, <grym> żegnam. Proszę wyjechać z Ostrobramskiej. Dobra, yy, kończymy. teraz już kończymy. Skoda tak. 120L z przedliftingiem, czy po? Okrągłe, czy kwadratowe światło? Nie miałem kwadratowe, ale marzyłem okrągłe. Tak. Okay, rozumiem. A to twój pierwszy samochód? Tak. Mój był chyba bardziej wstydliwy, bo ja pierwszy dostałem od rodziców, to była beżowa Łada 1300. Mm. A jak, jaki wstydliwy człowieku Przecież to jak to szło, 1-3 to ma Jeden Jechałem najszybciej 140, ale ono wtedy wpadało W taką drżączkę, wiesz Ja jechałem 120 i mi się wycieraczki unosiły Bo pęd powietrza był taki, że one się odklejały od szyby A wiesz co, u mnie się działo po 140 Coraz bardziej było czuć, że paliwo Przedostaje się też innymi dziurami Niż tymi, które powinny a. I to samo będziemy czuli my po pewnym przebiegu również to ja, ja już chyba czuję Ja, ja już, już, czuję. już ja chyba... powoli ty jadę a... To, a czy ty wiesz, że następcą Skody 120 była skoda, Favorit. zupełnie jakaś niekonsekwencja, tutaj estetyczna. Z silnikiem z przodu już, nie? To prawda. To była rewolucja. A co on Dobra, kończymy już. Czekaj, ale to jest e ciekawe, bo tak. Rafał Patryk, z którym się widziałem parę dni temu, ma 12 aut. Ja mam 9. Ty masz? Nie wiem, z 7. Ale to jest kolekcja, bo ja, żebyś wiedział. Dwoma jeżdżę, resztę patrzę hmm. tylko. Nie, ja jeżdżę wszystkimi. Ja A. też skupuję auta trochę inne niż ty. Wiem, ty jesteś old-timerem, tak? Ożre, klasyki lubisz. Lepsze. Tak, lubię, ale ja też mam dwa klasyki, bo <laughs> o, o tym nie opowiadam. Natomiast ja ich nie <laughs> używam. Ja sycę oczy, bo to są, to są realne zdjęcia z moich plakatów za 60. No ale to też auto służy do jeżdżenia. No nie róbmy religii z kawałkami. Patrzmy, jeźdźmy. Jeśli tak. chodzi o te rzeczy, tak. jestem bigotem. Pa! pa Dziękuję Hej, hej, hej. Tańki perem rozmów w podcaście Wojewódzki Kędzierski jest zegarek Albert Rile. Dostępny w apart. Na najlepsze rozmowy zaprasza marka numer jeden na świecie w produkcji AGD. Haier. Na podcast Wojewódzki Kędzierski zaprasza Bakaland, Producent zdrowych przekąsek.